No więc tak, mieliśmy ambitne plany na weekend, dziś jest sobota, ale niestety mąż się rozchorował, ma gorączkę, dziś jest 6 sierpnia, on ma 38,5 gorączki dzisiaj, bo wczoraj miał 39,5. Jest piękna pogoda, a my musimy siedzieć w domu, bo on jest chory niestety. Zdarza się. Więc muszę wymyślić, co dzisiaj mam zrobić ze sobą, bo on biedny leży i nic mu się nie chce. Ale właśnie teraz idę na zakupy, bo trzeba coś zjeść. Więc do zobaczenia później. Więc dziś będzie najprostszy obiad ever, czyli pasta z sosem pomidorowym. Przepraszam za bałagan, który jest tu na mojej kuchni. Później go poprzątam. Więc tak. A dziś, jak byłam na zakupach, to kupiłam tahiny, czyli pasta sezamu, która się używa do robienia hummus. Więc przez to, że będę siedziała cały weekend w domu, to zabieram się za gotowanie i zrobię hummus. Mam tutaj te. Jak się takie coś nazywa po polsku, bo ja nie wiem. Po włosku to są cieci. Jeden jest ciecio, a więcej jest cieci. Więc kupiłam takie 4 porcje, żeby zrobić właśnie hummus. Zobaczymy, jak się uda. Hej kochani, dzień dobry. Dziś jest już środa. Mąż czuje się o wiele lepiej. Ja jestem w domu, ale pracuję. Po prostu nie idę do biura, bo praktycznie nikogo nie ma i oprócz tego, co może być też dobre, bo jeżeli mało jest ludzi, jest też cisza, więc można dobrze pracować. Ale największy problem jest, że wszystkie restauracje, bary i cokolwiek wam przychodzi do głowy, które tam są, właśnie w tej okolicy, gdzie jest moje biuro, są wszystkie zamknięte. Więc nie miałabym gdzie pójść na obiad. I nie mogę ze sobą wziąć, że nic, żeby właśnie tam zjeść w pracy, bo ani nie mamy mikrofalówki, żeby coś na gorąco zjeść, ani nie mamy lodówki, żeby to przetrzymać i żeby to świeże to było. Bo tak ogólnie to nie wolno nam tam zjeść w środku, gdzie jest biuro. Po prostu tam są takie zasady budynku, więc po prostu siedzę w domu i pracuję z domu, żebym mogła normalnie pracować. Cisza tutaj też jest, bo prawie wszyscy już pojechali na wakacje. Tak jak zwykle, ja jestem zawsze ostatnia, która idę na wakacje, ale jakoś tak lubię przetrwać bardziej sierpnia niż iść od razu i wracać po prostu kiedy już wszyscy wracają, więc wolę, że jak wszyscy wracają, to ja wyjeżdżę. No i tak. Więc tak wygląda. Ten vlog będzie bardzo dziwny, więc przepraszam, że tak wklejam rzeczy razem, które może sensu nie mają, ale po prostu od dłuższego czasu nie mam takiego właśnie dnia do wartego vlogowania. Więc tak. Tak naprawdę znalazłam parę filmików, których zrobiłam 3 albo 4 tygodnie temu, kiedy jeździliśmy w góry do naszych kolegów, i jakoś tak nie zakończyłam tego vloga za bardzo, ale trochę materiału jest, więc może zrobię. I tak czasami po prostu coś tam nakręcę, bo może tam być vlog
i w końcu tego vloga nie robię, więc czasami mam tak, że mam takie kawałki tych filmików i nie wiem, co mam z nimi zrobić, więc po prostu wrzucę je wszystkie razem, jakoś tak zamontuję i żebyście mogli zobaczyć właśnie czegoś innego. Więc tak, ja teraz właśnie robię małą przerwę i pokażę Wam tutaj. Jestem na stronie Azosa. Ja tak robię przerwę w pracy normalnie, bo są jeszcze wyprzedaże i ja szukam jakieś fajne buty i znalazłam takie, żeby nie było, te co Wam pokazałam na Snapchacie parę, nie wiem, jakieś miesiąc temu, to kupiłam, ale one są bardzo dobre do wyjścia, a te z Warehouse są bardzo dobre na co dzień, żeby iść do pracy. Jak mamy jakieś spotkanie i nie chce mi się jakoś bardzo wystroić, to takie buty to są dobre. I cena też jest dobra. Jest nawet mój numer, więc zastanawiam się jeszcze nad nimi, bo mamy jeszcze parę rzeczy do kupienia, które mi są potrzebne, jak na przykład bluzki. I zobaczę. Ale tak, właśnie sprawdzam, czy są jakieś dobre buty w dobrej cenie, tak na co dzień, żeby iść do pracy po prostu. Chciałabym mi też jakiegoś kapelusza kupić. No, tutaj Visti di Recente, to znaczy niedawno oglądałaś. I właśnie takiego typu kapeluszów kupić. Bo mam zamiar przyjechać do Polski w zimie, więc muszę mieć parę kapeluszów. Ale niestety ja mam straszny problem ze znalezieniem rozmiar na kapeluszy, na takiego typu kapeluszów, bo mam głowę wielką, tak jak mężczyzna, więc mam straszny problem z tym. Więc może sprawdzę na dziale męskim. Dobra, już koniec przerwy. Pracuję dalej. A jakby ktoś się pytał, to hummus jeszcze nie robiłam. Może kiedyś mi się uda to zrobić. To strasznie dużo pracy. Jak na moje wolne chwile, więc kiedyś to zrobię na pewno. Ale za to zrobiłam taki mały tort. To jest taki tort na zimno, jogurtowy. Właśnie skończyłam, jest w lodówce i zostaje w lodówce do jutra. Zobaczymy, jak wyszło. Jak dla mnie to chyba za mało cukru tam jest, ale zobaczymy. Jakby ktoś się pytał, to kawałek tego tortu wygląda właśnie tak. I zaraz spróbuję. Zobaczymy, czy to jest dobre. Więc tak, czas na moje śniadanie. Dzień dobry, dziś jest czwartek. Hello kochani, dziś jest już piątek, więc ostatni dzień tego vloga, który się ciągnie już za dużo. Jest już pora obiadowa, czyli pierwsza tutaj we Włoszech. I o porze obiadowej później też coś tam chciałam powiedzieć. Ale niektórych z Was, którzy mieszkają we Włoszech i mają na przykład męża czy żonę włoskiego, to się zapytali po prostu, jak tam ugotować makaron, więc mam tutaj bardzo prosty sposób, żeby to zrobić i Wam pokażę. Ja bardzo lubię makaron z tuńczykiem i tutaj zrobiłam tak. Dodałam na początku olej, trochę nie wiem, jak się to nazywa, to jest taka, o, pokażę.
takie. To jest czerwona cebula, już tak skrojona, bo ja za mało ją używacie, żeby kupić świeżą, więc kupuję taką, ona bardzo dobrze smakuje. Bo ja więc dodałam olej do tego i później tuńczyk. Ja tutaj dodałam 120 gram olejowego i po prostu zrobię tak, żeby się ugotował trochę i teraz dodaję po prostu sosu pomidorowego, pecie pomidorowego, to robi się dwoma rękami. Mam przecier pomidorowego i żeby nie zostało tutaj w środku prawie nic, to dodałam tutaj do środka wody i to wleję po prostu. I po prostu wymieszam. Do sosu dodałam też takie coś. W troszeczkę ma sól, rozmaryn, czosnek, sałwia i pieprz czarny. Bardzo tego lubię i lubię właśnie jak mam zrobione, bo tutaj mam już ten właśnie, żeby wstydywać. Bardzo fajne. No hej, znowu ja, więc czas już zakończyć tego vloga. Chciałam jeszcze tylko jedno powiedzieć. Oprócz tego, że mam zatkane ucho i mam nadzieję, że nie drze się za bardzo, mówiąc do Was, to tak. Wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam, mówiłam o porze obiadowej, o fakt, że pracuję właśnie teraz z domu, bo po prostu gdzie jest moje biuro, w tym momencie są wszyscy na wakacje i nie ma gdzie pójść, coś zjeść na porę obiadową. Zdarzyło mi się, jak byłam w Polsce ostatni raz, czyli w czerwcu, że gadałam po prostu z kolegą i on się właśnie pytał, jak to wygląda u nas. I ja się też zapytałam, jak to wygląda w Polsce, bo nie wiedziałam oczywiście o tym. Czyli tak, u nas się normalnie pracuje 8 godzin, czyli cały etap to pełny etat to 8 godzin pracowania, a w tym pełnym etacie jest też jedna godzina przerwy. Czyli normalnie siedzi się poza domem jak najmniej 9 godzin. Oczywiście oprócz po prostu jak się jedzie, oprócz dojazdów. Bo i normalnie właśnie ta pora obiadowa jest pomiędzy pierwszą a drugą, czyli to nie jest siesta jak w Hiszpanii, ale coś podobnego. I normalnie właśnie idzie się jeść gdzieś po prostu w pobliżu, są małe restauracje, barki czy kawiarnie, gdzie można po prostu coś jeść na obiad, może to być nie wiem, normalny posiłek, czyli makaron, czy tam mięso, czy tam cokolwiek, albo może to być właśnie, nie wiem, na przykład kanapka, czy coś takiego. Jak się pracuje na pełnym etacie i jest się zatrudnionym na umowę taką, która bezkończona, nie wiem jak się mówi, która się nie kończy, która nie jest napisane na umowie, że jest tam końca, tylko że tam jest się zatrudnieni do
końca swoich lat pracy, można tak powiedzieć, to w większości wypadków, przypadków to dostaje się oprócz pensji, dostaje się takich bonów, które właśnie służą na to, żeby kupić po prostu coś do jedzenia właśnie na tą porę obiadową. I ten bon ma właśnie zawartości od 3 do 8 euro. Zależy po prostu, jak się ma umowę i jak po prostu jest, działa to w własnej firmie. O, można tak powiedzieć. Ale są też przypadki, na przykład, gdzie ludzie nie używają tych bonów do właśnie kupienia jedzenia w ciągu pory obiadowej i używają to, żeby zrobić sobie zakupy spożywcze, bo można właśnie też ich zużyć właśnie do takich, do takiego celu i wtedy ludzie po prostu przywożą do pracy bento, można powiedzieć, gdzie właśnie ma się tam coś do jedzenia i gdzie jest właśnie pozwolone właśnie takie coś wziąć ze sobą, czyli jeść właśnie w swoim biurze, to są też mikrofalówki albo kuchnia w niektórych miejscach, teraz jest bardzo modne to i jest też oczywiście lodówka, żeby przetrzymać to, co się wzięło ze sobą. Więc tak, o to chciałam opowiedzieć i jeszcze ostatnia rzecz. Mówiłam właśnie w tym vlogu często, że prawie wszystkie firmy są pozamykane i większość ludzi jest na wakacji, bo sierpień tutaj we Włoszech jest właśnie miesiąc, gdzie ludzie najwięcej idą na, mają urlop po prostu. Nie wiem za bardzo skąd to się wzięło, to chyba najbardziej się wzięło przez to, że wielkie firmy jak Fiat czy inne wielkie firmy po prostu zamykały kiedyś właśnie w sierpniu cały miesiąc, więc większość ludzi, którzy po prostu tam pracowali, znaczy ludzie, którzy tam pracowali, nie większość, wszyscy po prostu mieli urlop właśnie w sierpniu i ci wszyscy, co pracowali z tą firmą, to i tak musieli zamknąć w sierpniu, bo pracy nie było. Więc tak to wygląda i jakoś tak zostało, nawet jeżeli teraz firmy są otwarte cały czas, to po prostu w większości firmach tak zostało, że urlop ma się w sierpniu. Moja agencja nie zamyka nigdy. Mamy takie niby zamknięcie dwutygodniowe właśnie w sierpniu, takie te dwa tygodnie środkowe sierpnia. Ale to jest właśnie niby, bo my musimy pracować praktycznie cały rok, żeby po prostu udostępniać, bo po prostu nam płacą cały rok, o, można tak powiedzieć, za to, co robimy, więc są niektóre rzeczy, które nie idą na wakacje i trzeba zawsze pracować właśnie, zawsze ktoś musi być, że właśnie pracuje nad tym, ale właśnie w sierpniu jest to dozwolone, żeby mniej ludzi pracowało w agencji, przez to, że właśnie w większości firm jest zamkniętej i właśnie można po prostu wyluzować trochę. Więc tak to wygląda, bo po prostu bo czasami zapominam, że nie wiecie, jak to wygląda tutaj. I tak naprawdę ja w większości przypadków nie wiem, jak to wygląda w Polsce, więc często jak jestem w Polsce i się spotkam ze znajomymi, to pytam się, jak to właśnie wygląda, żeby później mi się przypomniało, żeby o tym opowieść właśnie w filmach.
dla Was. Więc tak, dobrze, kochani, dziękuję, że byliście ze mną praktycznie cały tydzień. Zapowiada się fajny weekend, bo będzie długi weekend, 3-dniowy. Jest fajna, bardzo fajna pogoda, nie jest bardzo ciepło. Jest, znaczy jest ciepło, ale nie jest duszno, więc fajnie, nawet od 2 dni w moim domu nie chodzi wiatrak, co jest po prostu cudem w sierpniu. Więc tak, do wakacji mam jeszcze trochę, muszę przetrwać jeszcze 2 tygodnie. Ale daję radę. Dobrze, żegnam się już z Wami, a my się zobaczymy w następnym filmie. Pa!